Siemanko, gołąbeczki, godzina 13, prawie Boże, dopiero wstałem. Jak to można pić tą wódkę, ludzie kochani? Dlatego jej nie piję. Tylko na takich okazjach jakichś dziwnych. A tatuś już złapał. Ciemny. Znaki ma. Wyznaki ma jakieś czerwone. Grochowaty. Ładna pogoda, co? Nikt więcej? No nikt właśnie. Ja to rano tak też nie wyłaziłem. To rano było chujowo, śnieg padał. Co ty gadasz? To już 12 godzina. 13 prawie. Mówię, już prawie 13 godzina. A, stanik ganiał. A możemy złapać, coś tu jest do łapania. Co, krakowiaki świeże? Chodź, ty skoro, stary kolega. Uwielbiam jego tekst. Dobra, zamknię, popędzim te. Zaraz będzie mniej. Babciaty ten ciemny. Ładny. Patrzcie. Kurwa, nic normalnego nie można złapać. Same kurwa dziadostwo jakieś. Zobacz. Plecki ma fajne, równe, ciemny. Łapciuszek, może komuś poszły takie ma. No i te skarpeteczki, że tak powiem, go już dyskwalifikują. Tu ładny, czysty, nie kiciarz. Koroniaty. Koroniaty. Tata czy został go dobrze, chodzi z pocztowymi. Mówi, pocztowe teraz pięknie chodzą. W górę jak krzyczy. Ja mówię, tata, czekaj. To już się wychodziły, tamte trzeba wypędzić teraz. O Jezu. Samiczka. Dobra, zaraz ją złapię. Łotaka. Łotaka ma łapcie. Obrączkę. Zwijkę. Zaraz pogonimy. Sąsiedzi się obudzą. Klatka mi się przewaliła. Z szymelkiem i się pobrudziła troszeczkę. Muszę ją odrestaurować, bo jest usrana strasznie. O. Same się zerwały. Powiedzieliście, żebym tego koka chował. Szymla. Uj, tam, jak lata. O, wypędziłem paralityki. No, o masz, już jastrząb jest, zobaczcie. Wszystkie się zerwały, trzy zostały na dachu. Krakusek tylko jeden poszedł, zobaczcie. Tu lata gdzieś. O masz, ja tu mam szczęście. Tam poleciał krakowiak, zaraz go jastrząb wypędzi. Marcin jeszcze nie widzi? Ojciec. Tu jeden lata. Idzie. Stanik już gania. No jak nie, oni kurwy kopieją. Pa już gania, zobacz. A kurwa, czeka tylko na nas. No, tylko chcę złapać. Idą tu? Idą tu? Przyjdą tu? Słyszysz? Żółty do niego poszedł. Idą tutaj, zobacz. Tu idą. Pa. Czeka tylko, jak jastrząb. Mówi, jak jastrząb czeka. Żeby złapać ten żółty jakiś taki dziwny lata. O, tu jakiś ciemny przyszedł. Która? Tamta, jego. A nie, no poszło tam do niego właśnie. Nasza? Nie wiem. Nie wiem, bo to chodziło u nas. Nasza młoda. Zaraz będzie po niej. No tu nie mogła wpaść w głębi i tam poszła. Widzisz? Same młode, zobacz. No tu.
Żałobniczka na białym ogonie, zobacz. Jasnych samych, widzisz? Masz. Nie, no tu chodzą. Nie, no te co trzymałem, że one nie ganiane, kurwa, one chodzą. No wiem, że nie ganiane. No ale one chodzą. Ten przyszedł, będzie krążył tu i zaraz będzie robotę zrobił. Tyle nie usiadło. A ta żółta do niego wpadła, nie wiem, ona tu nie chciała wpaść. No tu wylotka już spuchła. Padną do niego, myślę, że to jest normalne. Właśnie, jeden jasnyś poleciał do Adama. Mijały moje gołębniki. Moje gołębniki. Co, nie wychodzisz? Poszedł tam. Zaraz zginął. Ten jastrząb tu lata. Kurwa, tragedia. Adaś spędził. Idzie tam. Tu następny jasny idzie, zobacz. Mijają moje gołębniki tam lecą. Czy to perłowy? Nie wiem, co. Przestraszony, przerażony. Sierażony. Idźcie stąd. Idźcie stąd, bo mi gołąbę puszycie. Zobacz. Tylko ruszyłem, zobacz, jak czekają na mnie. Łukasz nawet nie sprzedał tych swoich. Pewnie cenę dał zaporową. Tu już Bogdan spędził. Kormoran. Cyrk, 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 panowie. Te moje parę sztuk tu są. Zaraz padną do Bogdana. Dopędziłem. Cóż. Zobacz, co tu się dzieje, chłopie. Co to? Żółty peszt. Schodzą te peszty, przecież do Bogdana zaraz by wpadł. No te nasze, tutaj są. Te parę sztuk, co nie usiadło. Kurwa, czaczki. Leci. Zobaczcie, co się dzieje. Pełne niebo gołębi, co? I czarnej. Siwe i żółte, ten to nie jest nasz peszt. Żółty peszt, zobacz, siada, pa. Nie. A jak tu dach jest biały? Nie. Poszedł. Krakowiak zaraz pójdzie. Zobacz, tam wypędziłem krakowiaka. To nie, to jasne. Wypędziłem. Oba, już ścina tam z Bogdanem. Te parę sztuk. No te parę sztuk poszło tam. Zobacz, wpadły do niego. Widzisz? Pierdoli, patrz jak kurwy do góry go poszło. No zobacz, tam jest są. Nasze te? No nasze te parę sztuk. Pierdoli, nasze to górą. No górą te tutaj, o te. Zobacz, do niego przeciągają, zobacz. Bo ścina była, to są jego tam, widzisz? No to co tu się kurwa wyprawia w ogóle? Usiadł? Usiadł? Patrz jak siwy. Tutaj to nie wiem, czy to Adasia, czy to... Ten siwy jakiś jest. Ciemny. Mój ciemny. O. Są tu ledzika, zobacz. Stalowe, czarne. Ten dereś. Ten siwy... Są w gołębiach, widzisz? Takie kurwa. Taka sałata. O, do Bogdana siadają nasze. Już jego siadają. Ale dzisiaj będzie strat. Poszły Amerykany wszystkie. Ten peszt może być obcy. Siada. Siwiutki.
Na pewno jest obca, zobaczcie. U mnie biały gołębnik jest. Idzie jakiś tutaj coś. Żałobnik? Żałobnik nie mój. Jasne. To dziadostwo nie chce siadać, zobacz. Żałobnik jasny, zobacz. Żałobnik jasny siadał. O, tu ładny, taki krótki. Zobaczcie, żałobnik nie chce, coś lepszego nie chce. Siedzi jakiś peszt chyba jeden. Tak mi się wydaje. Tu na pewno jest obcy i tu ten żałobnik też. Łukasza chyba. Albo Adama, tam idą. Poszły do domu, patrz. Chyba poszły. Ten tutaj. Poszły. Jest ich tutaj sporo, ale nie chcą siadać wcale. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ty leci tu jeden, tam drugi. Te wielkie takie, kurde, nie wiem jak to się nazywa. Powolniaki. Płoszą te gołębie. Tyle jest obcych. Tu chłopaków jeszcze chodzą. Pocztowy nawet jakiś poszedł. Nie chcą siadać wcale. Tu jakiś spancer, nie wiem co to jest, zobaczcie. Murzyn jakiś taki na czarnym łogonku. Idzie do domu, ten to Łukasza mógł być. Chodzą tutaj, siadają, nie siadają. Człowiek, bocian siada. Dzieje się dużo. Tylko nic, a straty na pewno mam. Moje żółte są trzy są. No, na pewno mam duże straty, bo tam z Bogdana się złapały i nie wróciły. Wszystkie. Jakiś jasny na pewno usiadł. Cyrk. Myślałem, że jakiś peszt siedzi, ale nic nie siedzi. Zobacz, Szymelek chodzi sam, puściłem go z ręki, trafia do mnie, to usiąść tutaj. Zobacz jak poszły, te pierwsze. Całym światem latają gołębie. Marcina to dziwnie latają, jakby kurde, nie miał już. On tam stoi na budzie, nie daje im siadać. Szymelka puściłem, Szymelek. Szymelek chodzi gdzieś. Zobaczcie, jak pocztowe wypruły. Tu są jedne. Idą za Bóg. Tu są drugie. A tu za nimi trzecie, malutkie statko. Wszystkie nad Łukaszem stoją. Dęba. Pada tam do nich jakiś Budapeszt. Oba. Ojciec mówi, te są najlepsze teraz. Nie wiem, co tu się dzieje, Marcina. Się złapałyby w grupkę, to by ładnie wyglądały. O, o, o. No, już chłopaków tam niżej są. Ale idzie znowu ten powolnik. Zaraz je tam... Zaraz je tam podszkoli w górę znowu. Fajnie dzisiaj. Mimo kaca mam strasznego, ale mogę się wyszaleć. One się nie chcą złapać, no. Pięknie cisną. Na takim niebie cudownie to wygląda. Masz. To świnie do Marcina przyszły, no. Tamić się. Poszy jeden, nie mogę nagrywać, no. Mój tata jest przyklęty, no co zrobić. Ojciec krzyczy, ciemne, zobacz, to nie są jego ciemne, to są obce ciemne. Żółty. No, ale to ja tak mówię, że ja tam ten zaznaczam, że
To jego ciemne, co tato chyba. To nie są jego ciemne. Nie chyba. Podkręcam ojca jeszcze. Nie. Zobacz, on tyle ciemnych to nie ma. A te nie mogą się złapać, świnie, zobacz. Ta. Zobacz, jak one tak nad Łukaszem lubiły chodzić, a teraz nie poszły. Widziałeś? A tak. Chodziły tam. Już tańczą, zobacz. Idą, teraz pójdą. A? Zobacz. Idą. Już będzie zaraz Bóg, city, rzeka, river. Ale jak się nie mogę go złapać, zobacz. No, w końcu, no zobaczcie. Pół godziny, one pół godziny chodziły, żeby się złapać. Tych pocztowych mało, to chyba Daro naprawdę złapał te dwa. Zobacz, jakich mało. Mało tych pocztowych. Na zdrówko. Siadają do niego wszystkie te ciemne, zobacz. Ty, u niego to może tam jastrzym siedzi na tej budzie, bo on w ogóle nie chce usiadać, zobacz. Zobacz, jak one latają. Trzęsą się nad budą. Wpadły. Ścina. Czym tu zamieszać? Czym tu zamieszać? No, jakby teraz siadały, to by te cztery... O! Nie chcę chodzić w tych dzikach. Ciekawe, ile straciliśmy, tato. Co? Tych jasnych. Poszło. Poszło dużo, zginęło. A w czacie jest 1, 2. Było 3. Zginęło ich troszkę, wam powiem. Perłowych. Perłowych zginęło wszystkie chyba. Nie ma żadnego. Jest został tylko na białym ogonie. Jeden, drugi. A tu jest. Tragedia. Tu jest, no nie, perłowe są. Żałobniczka jest tutaj. Na białym ogonie. Cyrki. Dzisiaj się dzieje. Ruszyłem, zaraz wszyscy poganiali. Wesolutko jest. No ale niestety nic się nie złapało. No i takie niedziele to ja lubię. Darka nie było, coś nie wiem. Nie ganiał. Gdzieś wyjechał. Wesolutko było. Znowu latata na górę. Dzisiaj cały dzień przylatują. Nadlatują myszałowy, nie wiem jak to, błotniaki, błotniak stawowy. O Jezu, już się troszkę lepiej czuję, ale przy tym ganianiu to człowiek nawet zapomniał o kacu. Ale najważniejsze, co mam wam powiedzieć, powiedzieliście tam, niektórzy pisali mi, zostaw tego szymla, Piotr też pisał o szekach, to taki koczek jest, ani to szek, ani to. Ale wam powiem, że on jest. Przyszedł. Poszedłem wodę nalać gołębią. Przychodzę. Tipler żółty. Lata. Przychodzę, patrzę, on sobie siedzi na tym. Na ziemi chodził. Nie głupi. Co prawda brzydki, ale schował się gdzieś za ten. Zaraz wam pokażę go. Gdzie on jest?
przejście tajemne do brata. Zobacz. Gdzieś tutaj był. Nie ma. Szukam go wszędzie, zobaczcie, gdzie on jest. Chyba w garażu siedział. Mądra bestia. Nie zobaczy, taki gołąb, którego nie chcesz. Trzymałeś go 5 minut w klatce. Wraca. A jasny łapciaty mi dzisiaj zginął na pewno. Młody, mój młody. Ginie. Ten żółty jakiś podejrzany jest. Przychodzi tu pocztowe, latają. Marcin pod niego podpędza. Obcy jakiś. Marcin znowu podpędził pod niego. Wpadł tu w moje pocztuszki. Ale do Marcina ma najwięcej chęci tam. Chodź tu, Szymel. I Szymelek zostanie. Nie chcę chodzić w pocztowych. Może sam usiądzie prędzej. Poszedł na Marcina. Dobrze chodzi. I znowu do Marcina. Tu coś przyszło obcego, zobaczcie, jakiś, nie wiem co to jest. Jasny Budapeszt, nie wiem. Kurde, słońce mnie oślepia. Nie patrzy na gołębie. Idzie prosto. Pocztowe wypędziłem i spędziłem. Powiem wam, że normalnie tylko szum idzie. Ale mniej tych pocztowych jest. A? I zobaczcie, jastrzębia nie było. Jastrzębia pewnie gdzieś już na żar dzisiaj idą. Idą? Czy one tak siadają mocno? Czego się przestraszyły? Na pewno. Ale to są kosy. One jak już ich ten strach łapie, wtedy zaczynają ładnie chodzić. A to co to? Biały jakiś leci pocztowy? Mój? Jakiś zabłąkany skąsik? Pocztowy, Szymla spędziłem niechcący, znaczy niechcący, spędziłem te i Szymel poleciał. Nie ma Szymla. Chyba nie wróci. Dobra panowie, będę kończył, bo to już się kończy dzień praktycznie. Fajnie było wczoraj na 18 u Kubusia. Poznałem tam mojego widza nawet. Pozdrawiam cię kolego. Pogadaliśmy troszkę o gołąbkach, mały ten świat. Pośmialiśmy się z naszych ojców. Że to ten po prostu rocznik tak ma. Także fajnie było po prostu, fajnie, fajnie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Zobaczcie jak siadają. Kurde, myślałem, że wszystkie na raz usiądą. Fajnie mi to wychodzi, o tak jak siadając sobie.